Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na speedrun na 4.0 i zaczynamy. Ranking przeciwnika 1294. Niech będzie ruch E4. E5. No to skoczek F3. Może zagramy partię szkocką. Jest D6. Tym bardziej ruch D4 jest ruchem dobrym, walczącym w centrum dobrze. No, to posunięcie nie jest najlepsze z uwagi na to, że wybijam tu i wybija tu i jeżeli biję tu i tu, to bije pionka na E5. Oczywiście po tym wybiciu on może mi wtrącić tu, ja odbiję hetmanem, on tu i goniec C4 i biały mi pozycja jest bardzo dobra, więc tak uczynię. Od razu wybijemy tego pionka, więc what? A6? Nie rozumiem tutaj gry przeciwnika, ale jak dają pionki za darmo, to trzeba je brać, więc biorę bez większego zastanowienia. Mój rozwój figurowy tutaj wcale nie będzie gorszy. Gram skoczek C3, tak żeby już bronić swojego pionka na E4. No i za moment goniec E2, może H3 i będziemy świetnie sobie tutaj grać. Więc może po goniec E2 taki skoczek D4 też mógłby być całkiem ciekawy. Goniec E2 jest raczej obowiązkowym posunięciem. Tutaj w ten sposób zabezpieczamy właśnie związanie. Przeciwnik z niego rezygnuje i od razu wymienia figury, więc dla nas super. Skoczek na C6, możliwe, że wejdzie tu. Zawsze gońcem sobie wtedy fajnie wrócimy, więc swobodnie najpierw mogę wyprowadzić sobie gońca na E3. H6, takie chyba dosyć zachowawcze posunięcie. Robię sobie roszadę. Roszada tu jest dobrym pomysłem. Ruch E4? Bardzo szybko grasz, mój drogi przeciwniku. No to posunięcie na pewno nie jest groźne. Pytanie, jak to wykorzystać? Już widzę szansę i chyba zagnieżdżę się tutaj gońcem na H5. Przyblokuje pionka, ale to jest mało może ważne. Tutaj bardziej mnie interesuje pionek F7, chyba że przeciwnik zrobi roszadę. Ale to będzie przeczyło temu, że wyszedł tymi pionkami, będzie można go zaatakować tutaj H4. No właśnie, widzicie wieżę F8. Przeciwnik zaczyna tutaj dziwnie grać. Ok, w takim razie hetman E2 z bardzo prostym planem, wieża AD1, żeby ustawić się na jednej linii z hetmanem. Hetman może mieć tu ciasno. Od razu wieża AD1 i też można mieć plan typu F4, typu G3, F4, ale myślę, że F4 od razu może być całkiem ok. Przepraszam za przytkany nos, jednak aura nie sprzyja. No i tak, tutaj gram od razu F4 z planem wybicia, i tutaj po prostu grozi bicie. Chcę otworzyć pozycję bez dwóch zdań. Grożę też zbiciem pionka. Ale bardziej teraz grożę zbiciem skoczka. Tutaj przeciwnik prawdopodobnie hetman E6 powinien zagrać. No i po tym ruchu się chwilkę zastanowię. O właśnie, jest tylko hetman E6. Jest dobre posunięcie na pewno. Możliwe, że taki ruch jest ciekawy, który będzie bardzo napierał tutaj, więc tak zrobimy w ogóle. I teraz tak. Jak skoczek wybije pionek. No właśnie, i otworzy mi się tutaj linia, gdzie będę mógł próbować przeciwnika pomęczyć, bo teraz jak na przykład hetman odejdzie na E7, to wieża z D na E1 i tutaj będą problemy. To w ten sposób zdobywam bardzo prosto figurę. Jak zagrać, żeby zdobyć figurę za friko? Bicie tutaj, bicie tutaj, bicie tutaj, bicie tutaj i wieża E1, nie może F6, bo jest tutaj goniec, który zrobił świetną robotę, więc proste bicie da. E5. Oczywiście po wybiciu hetmanem nie gramy tu, tylko najpierw wybijamy, żeby zdobyć właśnie tę figurę. Znaczy mogę też tą wieżą, ale ta wieża już działa dobrze, więc zagram drugą. Tak po prostu, żeby tego gońca atakować. Moi drodzy, ja przypominam, że też na grupie Pan Szachus Klub na Liczesie, który podepnę wam w komentarzu, gramy regularnie turnieje, dwa turnieje w tygodniu. Tak sobie zaplanowałem, Blica i szachy szybkie, 7 plus 3. Zapraszam do grupy, będzie można sobie poćwiczyć i regularnie sobie pograć. Tak rankingowo, ale to jest
granie takie dla samej frajdy. No i dobrze, i teraz po ruchu B5 zastanawiam się, czy nie wybić tu. Przeciwnik może wybić na D5. To znaczy, no tak, w zasadzie mogę, ale czy muszę? Może zagram tak, żeby zagrać C4 i tego pionka bardziej wzmocnić i tutaj uderzyć. Mam figurę więcej. Okej, takiego ruchu się spodziewałem. Zresztą słusznie. I teraz gońca mogę fajnie sobie przerzucić tędy, zaatakować, ale też obronić tutaj pionka na D5 w taki prosty sposób. I teraz będę mógł tutaj wziąć pionka na F6. Przeciwnik nawet nie zwraca na to uwagi, więc od razu to czynię. Wybijam wszystko do samego końca. Ok, ruch H5. No to gram po prostu na pionka. Tutaj nie ma wielkiej filozofii. Mój król jest bezpieczny. Jedna wieża mi nie zrobi krzywdy. Goniec świetnie broni pionki. Tyle w temacie. Biorę pionka i będę doprowadzał swojego do pola przemiany. Nic prostszego w tym układzie chyba się nie da zrobić. Oczywiście wieża może zagrać sobie tam i próbować wziąć tego pionka. A to tutaj goniec D3. Nie pozwolę jeszcze na wzięcie tego, więc na spokojnie. Myślę, że nawet taki ruch jest ciekawy, bo wtedy będę mógł zbić tu i nie pozwolę mu zbić tego. To też jest całkiem ok. A jeżeli przeciwnik zbije tego, no to o, właśnie zbijam na A5. No ale tamten też uciekał, więc trzeba było pionka D6 zbijać. No tu mam szacha łatwego. No i co? I zasuwam pionkiem po prostu. Chociaż tym mogłem iść w sumie, bo wieża może właśnie tędy pójść. No to niech będzie ruch G3 i potem podejdę królem. No to podejdę królem tędy, żeby ta wieża już z tyłu tych pionków nie goniła. W ogóle jak zagra tutaj, to będzie wieża zakleszczona. Ok. Nowa partia. Szukamy nowego przeciwnika. 1274, E4 ze strony oponenta. No niech będzie obrona nowoczesna, może nie. Może obrona sycylijska. W sumie mało jej gram w speedrunie. O, mamy wariant Ałapida. Skoczek na F6 z atakiem na pionka. To będzie przepchanie prawdopodobnie. Dobrze, jest skoczek na D5. Posunięcie D4. Ok, zbijamy na D4. I ruch D6, który mi się bardzo podoba. Od razu gryziemy tutaj przeciwnika w centrum. Planem jest to, żeby wyprowadzić skoczka, wyprowadzić gońca fajnie tutaj, chociaż to nie będzie pewnie możliwe. Właśnie po ruchu hetman F3. Tyle, że ja mogę spokojnie sobie tutaj wybić. Bo hetman teraz broni skoczka. No dobra, jest atak, ale to kompletnie nie jest groźne. Co ciekawe, teraz mam bardzo ciekawy układ, bo jeżeli zagram tu, on mi zbije, no to okej, gram tu i wszystko tam też dobrze działa. Ale widzę taki ciekawy ruch E4. Tylko zastanawiam się, czy go zagrać, bo on zbije, ja na przykład zagram skoczkiem tu i on zostanie zizolowanym pionkiem. No tak, zrobimy to dla przykładu, słuchajcie. Chociaż bardzo mi się podoba też taki ruch po prostu, bo tutaj i tutaj. I co, goniec będzie mi to bronił? Dobra, zagram E4 dla przykładu. W takim razie zagram E4 dla przykładu. Hetman zbija i wracam skoczkiem spokojnie. Żadnych szewczyków nie ma. I po prostu będę grał na izolowanego pionka. Będę chciał go szybko zdobyć w sumie, bo jestem też, powiedzmy, może tempo do przodu, bo tutaj przeciwnik tym hetmanem polatał, wytworzył sobie izolowanego pionka bez koordynacji figur, więc w tym momencie bardzo łatwo będę mógł go atakować prostym ruchem, skoczek na C6. No hetman musi oczywiście gdzieś mądrze uciec, nie widzę dla niego jakichś ciekawych odejść. To znaczy tak, no może być ruch oczywiście hetman D3, zagram tutaj. O, nastąpił szach. W sumie to ciekawe. Bardzo się zastanawiam nad tym ruchem. Nawet po wybiciu hetmanem goniec tu. I chodzi o to, że mogę mieć bardzo fajny rozwój za cenę pionka. Ja lubię takie zadymki. Tyle, że jak będę chciał zagrać bezpieczniej, to mogę zawsze zagrać tutaj skoczkiem. To też ma sens, bo potem A3. No tak, zagram sobie bezpiecznie. To też ma dużo sensu. Wyobraźmy sobie, jakby skoczek stanął na D6, dałby mi mata w tym momencie przeciwnik. Przeciwnik wybił. No okej, bo tutaj jak wybije, to on mnie wybije tu. Więc chyba po prostu hetmanem. Tak zwyczajnie wybije to hetmanem, żeby mi nie atakował tego pionka. No i mam parę gońców, więc to jest też sukces. Białe pola są moje na szachownicy.
więc fajnie. Oczywiście nie wszystkie białe pole, ale tak się mówi, że jak już przeciwnik nie ma teraz białopolowego końca, a ja go mam, to łatwiej będzie mi po białych polach operować. On musi wracać hetmanem. No dobrze, słuchajcie, chyba wezmę po prostu pionkę. Nie widzę tutaj przeciwwskazań. Po prostu biorę pionka. Oczywiście jakiś tam ruch istnieje, ale to tutaj na B2. Rozwój on może mieć troszkę szybszy, ale wiecie co? Spróbuję zaproponować wymianę hetmanów, co spowoduje, że jak ją zrobię, to z pionkiem więcej łatwiej będzie mi się grało po prostu i będę mógł wymieniać szybciej figury. Przeciwnik na to poszedł, z czego się cieszę. I w sumie tak, tutaj jak zagram, dostanę taki ruch, będę mógł zbić, ale nie chcę parę gońców tracić. Zagram sobie ruch E6. Oczywiście blokada tego gońca jest mało ważna, bo ja mogę sobie wyjść tędy. Mój król jest bezpieczny, nie dostaje żadnego szacha. Gram sobie normalne szachy. Zagram sobie po prostu tak i będę też miał opcję goniec na A6, goniec na B7, może goniec B7 od razu. Ha, skoczek zagra na B5, będzie mi tutaj straszył. Racja. Ale nie zagrał jeszcze. To ciekawe. Dobra, zagramy tak. Zaatakuję skoczka. Ha, bo tam też miałem fajną opcję bicia na F3, jak skoczek B5 by zagrał. I zepsułbym mu strukturę. To też spoko by było dla mnie. Więc to się zgadzało. Goniec D6. Okej, skoczek wrócił. No bardzo przyzwoicie się zachował przeciwnik. Bardzo dobrze. Wracaj, wracaj. Nie ma problemu. Ja lubię takie rzeczy, jak przeciwnicy się cofają. Oczywiście, no, zdaję sobie sprawę, tutaj pozycja jest bardzo dobra. Wyprowadzam sobie w sposób prosty teraz figury. Tu oczywiście się. Aj, podstawiłem chyba. Skoczek D7. Pionka. Podstawiłem. Ale to też nie do końca za darmo. Ładnie, że to dostrzegł, bo jeżeli tak, to właśnie tutaj i ja będę mógł odbić tu, zepsuć kompletnie strukturę. Pionki się wyrównały, ale też rozwój się zrobił szybszy. Szukam sobie plusów w tej pozycji po prostu. Tak jest i zwyczajnie król tutaj, bo skoczek będzie musiał zagrać tak. No właśnie, pytanie, czy ja chcę te parę gońców sobie zniszczyć, bo możliwe, że F5 jest bardzo fajnym ruchem. Nie, jednak chcę tutaj wybić. Bo te pionki będą naprawdę bardzo słabe ze strony mojego przeciwnika, więc wybiję i król będzie miał troszkę spokoju również tutaj. I wieża C2, sposób prosty, atakuje pionka. Moim planem teraz będzie zagranie F5. Co? Oddaję pionka? Aha, chce mnie atakować tutaj na tym, na wieża G1, ale to nie ma sprawy. To ja sobie odejdę tutaj, potem tu. Nawet skoczek E4 nie jest groźne, bo zagram tu, wieża broni. No dobrze, skoczek daje szach, ale to kompletnie nic nie daje. Oczywiście on może sobie wejść na G7. Jestem po prostu szybszy. Tu jednego pionka skosiłem. Tego będę mógł za chwilę skosić. Goniec lepszy od skoczka w tej otwartej pozycji, więc tutaj sobie radzimy świetnie w tym układzie. No i cóż, ale muszę przyznać, że bardzo fajnie grają zawodnicy już na tym poziomie. Wieża E1 w sumie nie wiem po co, biorę zwyczajnie pionka, grożę matem na polu H2. No i ten mat na H2 się udaje. Przeciwnik chciał tutaj zagrać skoczki. Tylko, że to też za bardzo nic by nie dało, bo już król na E6 tu się broni. No ale mat na H2 jest, więc go wykonam. Okej. Okay. Ruch E4, ruch E5, niech będzie skoczek F3 po raz kolejny i posunięcie D4. Partia szkocka lub gambit szkocki, może gambit jeszcze spróbujemy zagrać. Goniec na C4, czyli takie ostre otwarcie, próbujemy tutaj szybkiego rozwoju. Robię zaraz, nie mogę zrobić teraz roszady, bo tutaj grozi fajny ruch, więc muszę wybić na D4. No i teraz powstała. Jest napisane Italian Game. Ale no, ta pozycja jest bardzo wygodna białymi. Mega wygodna białymi. Robię szybki rozwój i bardzo prosty. Prostszego rozwoju chyba się nie da zrobić w ogóle w szachach.
Tutaj Igoń jest G5 i związanie bardzo nieprzyjemne. I jak przeciwnik zrobi roszadę, to właśnie mam fajny ruch skoczek na D5. Ale zaraz, zaraz, moment, co ja zrobiłem? Może zbić. Ale no, ja błędu nie popełniłem, słuchajcie, ale jak on by zbił, to przecież nie mogę zbić hetmana, bo też dostanę tu plombę. Znaczy, po tym ruchu mógłbym zbić tam, on tu, ja tu. I to wszystko jest wyrównane, a nie, skoczek tutaj wchodzi. Ale po tym mógłbym też zbić tu i to się też trzyma. No, on się pomylił. Zobaczcie, jak łatwo. Bije z szachem. No, jak on odbija, no to bije. Figura więcej. W bardzo prostym wydaniu to się zdarzyło. W bardzo prostym wydaniu. Przeciwnik się pomylił w sposób banalny, no. Wiecie co, nawet nie wymienię tego. Zagram tu. Goniec na F6 mi się mega podoba. Nie chcę tu otwierać pozycji. Wolę właśnie otworzyć linię E i wszystko powymieniać. No i wieża E1. Nic prostszego. F4. Nie pozwolę mu jeszcze na G5. I H4. Tu na G5 też mu nie pozwolę mocniej. Idę królem. Możliwe, że on to wszystko wymieni. Wydaje mi się, że to jest bardzo niedzielny gracz, który lubi sobie po prostu grać w szachy. Znaczy, ja tu mam nadzieję, że nikogo nie obrażam, ale mi chodzi o to, że niektórzy po prostu lubią sobie te szaszki przestawiać bez głębszego zagłębiania się. Głębszego zagłębiania się, dobrze to powiedziałem. Nie wnikania w tajniki. Takie odnoszę wrażenie po prostu. Mogę się mylić, oczywiście. Ale tak mi się właśnie wydaje, bo tak szybko przestawia, szybko gra. No nie wiem. Tutaj damy szacha i ten pionek dochodzi. No i szach. I królem. Mogą dać od razu matę. Tak to jest z tymi deklarowanymi posunięciami. Ok, lecimy dalej. Posunięcie E4. Cóż zaserwuje przeciwnik? Obronę Karo-Kan. Ok. Zagramy ten atak panowa. Ostatnio go częściej gram na speedrunie, żeby pokazać otwartą grę. I bardzo fajny rozwój figur, znaczy prosty przede wszystkim, ja to powtarzam i akcentuję mocno. I to się naprawdę fajnie grywa. To się naprawdę fajnie grywa. Skoczek na F6, ok, skoczek na C3. Od razu sobie zagramy. Czekamy oczywiście na wybicie na C4. Jak się to nie uda, o, się udało. Jak się to nie uda, to też gramy sobie normalnie tam figurkami, nic się nie dzieje. Ok, teraz skoczek na F3, to dostanę goniec G4. Tutaj jest chyba takie zagranie wtedy i są pewne nieprzyjemności w postaci goniec B5, więc gramy naturalnie w szachy póki co. Skoczek F3, bo roszada już jest na horyzoncie. Już nie ma pułapek w postaci właśnie goniec tutaj i bicie tu, bo skoczek broni gońca, więc po wybiciu nie ma skoczka na G5. W takiej jednej partii mi się zdarzyło już w speedrunie niedawno tak zagrać, ale już stoi skoczek na F6. W każdym razie, tutaj jeżeli goniec zagra tak, to mam taki nieprzyjemny ruch dla przeciwnika przygotowany D5, bo E6 nie jest jeszcze wyprowadzone i tak szybko uczynię. Tutaj oczywiście taki ruch jest ciekawy, ale to chyba jest bicie. Jeżeli jest bicie tu, to jest wtedy szach. Skoczek bije tu, hetman bije tu i zostaje z figurą więcej. Tak może się wydarzyć, a jeżeli goniec zbije tutaj na F3, no to zbijam hetmanem prawdopodobnie, chociaż pionkiem też jest ciekawe, z tego co pamiętam w wariantach, ale skoczek zagrywa tu, ja tutaj. Co? A przepraszam najmocniej, czy ja nie mogę tak zagrać i zbić skoczka? Skorzystam z tego prezentu. Jeszcze ciekawe jest to, że jak tu zagra hetman, to mam goniec na B5 i jak skoczek się zasłoni, to jest bicie tu. A, no i przeciwnik poddał. Nawet nie zdążyłem zbić figury. No,
Cóż, pomylił się. Zobaczcie, atak panowa. Atak panowa i jakie problemy zostały stworzone? Uwaga, przy normalnej grze białych. Tutaj nie zagrałem jakichś nie wiadomo jakich posunięć trudnych. Więc serdecznie polecam ten atak. Atak panowa w bronie karokane. D4. Okej, no to niech będzie D5. Zobaczymy, jaki będzie tutaj gambit. Czy będzie gambit hetmański? Ja przyjmę ten gambit hetmański i zbiję tutaj pionkę. E4. I po E4 dobrym kopnięciem jest ruch E5 do centrum, żeby wyjaśnić te właśnie centrum. Tutaj najlepszym rozwiązaniem jest skoczek F3. Przepraszam. A to zagranie już mi się bardzo podoba czarnymi, z uwagi na to, że gram skoczek F6 z prostym atakiem na pionka. Czyli jest to ruch z tempem. OK. I tutaj mogę od razu zagrać C6, zaatakować centrum. Mi się to bardzo podoba. I od razu B5. Tu przeciwnik gońcem musi uciekać i niespodzianka w postaci B4 i rozbicia tutaj tego centrum. Bardzo mi się to podoba. Jest to niezła zadymka. I już trzeba się, myślę, że tłumaczyć w pozycji i kombinować, myśleć, żeby nie dostać jakiejś super gorszej. Więc tutaj dosyć agresywnie podchodzimy do sytuacji. Przeciwnik zagrał dobrze, bo obronił tutaj pionka, czyli dostrzegł. Ale oczywiście gramy te B4. Fajnie to jest podparte też gońcem. I tutaj bicie na D5 będzie następowało. Tyle, że ja tego pionka na D5 w sumie będę mógł zbić hetmanem. Chyba to będzie najlepsze rozwiązanie. Goniec na B7, potem wyprowadzenie szybciej gońca czarnopolowego, roszada. No tutaj będzie bardzo łatwo, zdecydowanie bardzo łatwo nam się rozwijać. Oczywiście jest taki ruch jak goniec B5 z szachem, wtedy goniec D7. Zobaczcie, że my gramy czarnymi i w tym układzie zdobywamy pionka w bardzo prostym rozwoju figur. Mega, łatwo. Mega łatwo, więc sobie na spokojnie będziemy w ten sposób ciułać. No bo tak, jak wybicie tutaj, to chyba wybicie hetmanem. Myślę, że najprościej. Nie ma żadnych tutaj pułapek. Hetman A4 to goniec D7. Bardzo prosty sposób. Taki ruch grozi, żeby wymienić hetmany. Skoczek mi nie zagraża, nie wchodzi na C3, nie wchodzi na F4. Grozi tam jakiś strzał na G2 przy okazji. No skoczek F3 ryzykowne chyba, bo jest taki ruch i zdobywanie w ogóle materiału. Zobaczcie, że hetman wyszedł do centrum, ale nie można go sensownie zaatakować. F3, no właśnie, po to, żeby tutaj pewnie próbować. W tym układzie myślę, że zagranie w postaci goniec C5 może być ciekawe, chociaż skoczek też powinien wyjść szybko i zdążę nim zagrać. Oczywiście istnieje taki ruch, przypominam, to zagram sobie gońcem tutaj. Ale też zrobienie szybko roszady zdecydowanie ułatwi mi grę, a przeciwnikowi utrudni. Goniec C5 i tutaj też nie pozwolimy mu zrobić roszady. Na pewno ta pozycja jest bardzo ciężka białymi. Bez dwóch zdań. Okej, tutaj się szykują jakieś pułapki, bardzo ciekawe zresztą, bo jeżeli tutaj stracę tego skoczka, to będę mógł stracić później hetmana, więc roszady nie mogę zrobić, bo po wybiciu jest goniec na H7. I tracę hetmana, bo tu się odsłania. Więc skoczek D7 chyba wypadałoby zagrać. Tak też zrobimy. Bo jeżeli wybije tutaj, to wybije tutaj. Sensownie zagrał przeciwnik, ale moja figura również wychodzi do gry. Tutaj trzeba też uważać na taki ruch, oczywiście. Po tym ruchu mam bicie i potem bicie tu. Skoczek dobrze stoi, wszystko się broni. OK, tak się też dzieje, więc wymieniam te hetmany. Biję tutaj. Teraz już roszada nie jest mi potrzebna.
Zagram po prostu F6. Wzmocnię pionka, zwolnię z obowiązku skoczka z obrony tego pionka. Król swobodnie będzie mógł sobie zagrać na E7. Ale też wstępem zagram tutaj i zaatakuję pionka. No, para gońców, te gońce jeszcze grają świetnie, więc pozycja marzenie. Bez problemu tutaj powinniśmy sobie poradzić. Koniec B7. Lepszych ruchów nie widzę na ten moment, więc nawet nie ma się co zastanawiać. W ten sposób sobie zagramy. Skoczek ma możliwość wejścia tu. Jest to sprytne, sprytne. Przeszkodzę mu w tym od razu. Zagram G6, bo chcę wstawić króla tutaj w następnych planach. W sumie mógłbym zagrać królem też, jakbym dokładniej dłużej się zastanowił, ale dlaczego nie? No, to jest też asekuracja. Pion więcej. Jest dobrze. Ok, skoczek na H3, król E7 od razu. Zobaczcie, jaką tutaj robimy przeciwnikowi taką no, przeszkodę w zrobieniu ruszady. Jest to bardzo na pewno dla niego nieprzyjemne i takie niefajne, więc stoimy tutaj bardzo dobrze. Jeszcze widzę coś takiego jak wieża C1 i opcja zbicia, żeby tutaj odbić i zrobić związanie, ale to też się trzymam. Zawsze wieża C8. Zawsze też tutaj mogę ruszyć. Ok, skoczek na F2 to jest ciekawe. No tak, będę musiał zagrać A5, wzmocnić pionka, bo skoczek D3 grozi i goniec musi wrócić na D6. Powiem szczerze, przeciwnik stara się bardzo fajnie. O! To mnie zaskoczył tym ruchem, ale okej. Przeciwnik tutaj starał się bardzo mnie zaskoczyć. To było ciekawe. No ale gram wieżę D8, już będę grał po wolnych liniach teraz. To jest chyba najprostsze rozwiązanie. Czy raczej to jest, znaczy na pewno to jest najprostsze rozwiązanie do gry. Z przewagą pionka, z parą gońców, więc tutaj naprawdę. I goniec A6. Od razu odbieram pole skoczkowi, stępem atakując wieżę. I ta wieża ma problem, gdyż jak odejdzie, to straci skoczka. Król odszedł ze związania niby dobrze, ale bronił skoczka. No tutaj właśnie pakowanie się w związania jest niebezpiecznym pomysłem. No, jeżeli macie możliwość nie wchodzić w związania, to tego nie róbcie, proszę, gdyż potem można to nieźle dostać w ciry przez takie związanie w partii. Więc trzeba uważać. No ale to jest właśnie sztuka szachowa. Piękna gra, po prostu piękna. Szlifować sobie można swoje umiejętności i czerpać wielką radość z gry. Ja słuchajcie, gram w szachy lat 31. Mam 36 aktualnie, a właśnie jutro kończę, tak przy okazji. 23 październik. Dziękuję za życzenia przy okazji. Dobra, sam tutaj się troszkę też przypominam, ale mówiąc, że gram 31 lat w szachy już, nadal ta gra mnie absolutnie fascynuje. Absolutnie bez dwóch zdań. Skoczkiem wychodzę na B6. Ona mi się kompletnie jeszcze nie nudzi. Znaczy, wydaje mi się, że ona mi się w życiu nie znudzi. Jest w tej grze pewna magia. No tutaj przeciwnik już podstawia. No właśnie, i też się w ten sposób poddał. Moi drodzy, życzę Wam dobrych partii, życzę wszystkiego dobrego, dobrej niedzieli, bo aktualnie jest ten film nagrywany w niedzielę, 22 października 2023. Pozdrawiam, widzimy się w następnych odcinkach. Cześć.